Nauka, to lubię. Bardzo często prosicie mnie w swoich mailach o to, żebym robił dłuższe materiały. No więc dzisiaj będzie dłuższy materiał. To będzie rozmowa o fizyce cząstek, o wszechświatach równoległych. Rozmowa, którą przeprowadziłem w Śląskiej Kawiarni Naukowej. Swoją drogą zapraszam do zaglądnięcia na ten adres i do odwiedzenia Śląskiej Kawiarni Naukowej. Z góry przepraszam za nie najlepszą jakość dźwięku i obrazu, no ale jak wspominałem, całość odbywa się w kawiarni wieczorową porą. Zapraszam. Cząstki, wszechświaty, co to wszystko ma wspólnego z sobą nawzajem? Dzisiaj rozmowa z fizykiem, z profesorem Pawłem Buchmanem-Rengström z Krakowa, z Instytutu Fizyki, no i z naszym człowiekiem w CERN-ie. Panie profesorze, ile rodzajów cząstek, tych takich podstawowych, elementarnych, jest we wszechświecie? 3, 9, 10, paręnaście. Paręnaście. Tak. A z ilu my jesteśmy zbudowani? O, my jesteśmy zbudowani z mniej niż 10. To co robi ta reszta? Ta reszta jest bardzo ważna dla naszego zrozumienia całości mechanizmu, a w szczególności tego, jak świat ewoluował od Wielkiego Wybuchu do teraz. Wszystkie te, które są, nazwijmy to, bardziej egzotyczne, można wytworzyć albo w sposób sztuczny, tak jak to robimy w eksperymentach fizyki cząstek, albo istniały naturalnie na bardzo wczesnych etapach wszechświata, ale są absolutnie niezbędne po to, żeby cały mechanizm, czyli te fundamentalne prawa fizyki działały. Skąd one się wzięły? Skąd się wzięły cząstki? A tego nie wiemy. To znaczy, wzięły się zasadniczo, jak nam się wydaje, z Wielkiego Wybuchu, czyli z pierwotnej energii, która oczywiście nie wiemy skąd pochodzi. Niemniej, to jest takie mało konkretne. Znaczy, to jest... Rozumiem, że był moment i ten moment nazywamy Wielkim Wybuchem. Tak. Czymkolwiek ten Wielki Wybuch był, ale był taki moment i to z niego, z tej chwili, z tego punktu, z tego momentu wszystko się, że tak powiem, wysypało. Wysypało, tak. I potem ewoluowało. My to nazywamy stygnięciem wszechświata. I on dalej stygnie, dalej się rozszerza. To trochę tak jak, dlatego się to zresztą tak nazywa, tak jak w wybuchu. Te, tak powiem, odłamki się rozlatują i efekt, czyli wszechświat, w tej chwili dalej się rozszerza. Znaczy, mechanizm rozszerzania jest trochę bardziej skomplikowany, właśnie go poznajemy pomału, ale oczywiście kryje jeszcze wiele innych zagadek. Z energii może powstać materia i na odwrót. Z tym, że to, dlaczego prawa przyrody, te najbardziej fundamentalne, są takie, jakie są i dlaczego akurat takie cząstki z tejże energii powstały, a nie inne, dlaczego mamy ich tyle, ile ich widzimy, to oczywiście tego do końca jeszcze nie wiemy, że coś jeszcze musi dalej być. Pan wspominał o tym, że jest równowaga, że energia w materię, materia w energię, a czy innymi słowy, czy chce pan przez to powiedzieć, że cząstki elementarne cały czas się tworzą? Tak, to oczywiście cały czas się tworzą. Na obecnym etapie wszechświat jest dosyć chłodny i to nie jest tak, żeby materia gwałtownie powstawała, bo nie powstaje, ani też nie znika, co zresztą jest bardzo dobrym znakiem, ponieważ no, sporo ludzi w pewnym momencie obawiało się, że czarne dziury, na przykład wytworzone sztucznie w LHC, w CERN-ie, zjedzą kulę ziemską na przykład. To nie jest takie tytuły w prasie. Oczywiście, ale CERN był, oczywiście na Hawajach była sprawa sądowa z tego powodu. To jest na szczęście oczywistą niemożliwością, choćby z tego powodu, że gdyby tak było, to we wszechświecie obserwowaliśmy podobne zjawiska, ponieważ reakcje wysokoenergetyczne tego typu, jakie zachodzą właśnie w akceleratorze, w zderzeniach na LHC, w CERN-ie,
występują naturalnie we wszechświecie bardzo, bardzo licznie. W każdej sekundzie. Chyba nawet w atmosferze naszej zemsty. Nawet w atmosferze, a jakoś Ziemia istnieje i też nie widać, żeby cokolwiek, jakieś inne obiekty we wszechświecie znikały z powodu wytworzenia się czarnych dziur. Więc z tego powodu choćby tej obawy nie ma. Ale wracając do tworzenia się cząstek z energii, zamiany energii w materię i na odwrót, można powiedzieć, że w pierwszym przybliżeniu w tej chwili wszechświat jest w równowadze. On się pomalutku rozszerza, ale to z trochę innego powodu, to z powodu istnienia ciemnej energii. A proszę powiedzieć, ile było wszechświatów? Albo ile jest równocześnie wszechświatów? Czy to jest pewne, nie że wiemy. Jest tylko jeden? Nie, absolutnie nie jest pewne, a w szczególności nie ma żadnej, wydaje się, metody, żeby cokolwiek stwierdzić na ten temat. Można jedynie to zahacza o filozofię, to znaczy na obecnym etapie zrozumienia praw fundamentalnych praw natury, my wiemy, że, znaczy wiemy dość sporo, ale wiemy, że nam brakuje jeszcze istotnych elementów. Jeszcze nam brakuje. Tylko po to, żeby wytłumaczyć zagadkę, dlaczego nasz wszechświat jest tak specyficznie skonstruowany, że umożliwia istnienie materii i życia, choćby życia, no nas w szczególności. Dziękuję bardzo. Nauka to lubię. Na YouTube i na Facebooku. Pan profesorze też lubi naukę. O tak. O tak. Dziękuję bardzo.